Witam Was, docent polskie menu browary.pl. Pamiętniki z wakacji już właściwie się kończą. Występuję solo, ale już poznajecie, dlaczego występuję solo, ponieważ piwa nie aspirują do czegoś ciekawego. Zostały kupione po prostu jako wybór z wielu dyskontów, które są tutaj w Ustce. Więc Marlena jest po drugiej stronie, sprawdza, czy wszystko jest ok, natomiast powiedziała, nie dawaj mi tego do spróbowania, niekoniecznie jestem zainteresowana tym smakiem. Tak było. A ja mówię właśnie, może być różnie, bo przecież pamiętacie dłutowskie degustacje i z najniższej półki Carrefoura, gdzie się okazało, że jedno z tych piw było całkiem w porządku. No więc tak, w tej Ustce to dyskontów jest cała masa. Mamy trzy piwa, trzecie się chłodzi. Byliśmy w Intermarché, byliśmy w Polomarkecie właśnie, Polomarket. I teraz też byliśmy w Netto i tam też zostało zakupione piwo, które, tak jak powiedziałem, teraz jest w lodówce. Natomiast zaczniemy od piwa, no może nie od tego, bo akurat to ma 5,5 alkoholu, ale od tego. Czyli Polo Market, specjalnie dla Polo Marketu przez Głupczyce wyprodukowane. Jezu, nie pamiętam, kiedy piłem piwo z Głupczyc. 4% alkoholu, słód jęczmienny i tyle, tak? Jeżeli chodzi o twarde parametry. Smak tradycji, 150 lat tradycji ważenia piwa. Premium Pils. Głupczyce. To jest tam na południu Polski. Któregoś razu Sławoj z Browarbizu przywiózł PETA, będąc właśnie w browarze w Głupczycach. PETA piwa niefiltrowanego z Głupczyc. No i było takie dosyć słodowe. Czy ono się dało wypić? No tak średnio na jeża. Tutaj, ojejku, czyżbym szkła odpowiednio tutaj nie wypłukał? Zobaczcie, to jest objaw źle wypłukanego szkła, ale warunki troszkę mamy takie troszkę harcerskie, bo nie mamy płynu do mycia naczyń. Więc tylko taką gorącą wodą możemy potraktować szkło. W ten sposób likwidujemy bąbelki na źle wypłukanym szkle. No dobra, piwo jest naprawdę zimne. Lodówka tutaj dobrze ustawiona, zresztą przeze mnie. Złote, klarowne, nawet słomkowe. Piana biała. Zaduch takiego starego słodu jęczmiennego. Mocno nieprzyjemny. Spodziewałem się klasycznej dla koncerniaków takiej słodkawości, a tu jest po prostu nieprzyjemny aromat takiej piwnicy, tak jakby ten słód. O ile tam oczywiście w ogóle jakikolwiek słód jest użyty, może to jest sam ekstrakt glukozowo-fruktozowy. Ale ta ziemistość, ta piwniczność jest naprawdę dyskwalifikująca. Czasem jest taka ziemistość, jak chociażby w tym czarnkowie noteckim, które próbowaliśmy wczoraj. To taka ziemistość przypominała właśnie stare piwa, początek lat 90. Tutaj to jest w ogóle nieprzyjemne. Nie, no dobra, ale trzeba łyka wziąć. To jest niesamowite, że przy tak nawet schłodzonym piwie ten aromat jest tak wyraźny. Smak nijaki. Smak nijaki, po prostu woda. Woda. Nie jest to nawet słodkawe. Wodniste. Może w działaniu jakiś tam alkohol jest, bo nie rozumiem, dlaczego ludzie mieliby to kupować. No po prostu to jest woda. Woda z jakimś tam alkoholem. Van Horn. Nie. Van Horn nie. Czyli Głupczyce egzaminu nie zdały. Natomiast teraz Intermarché. Do Intermarché, tak samo jak do Polomarketu, rzadko bywam. Herszt jasne pełne, 5,5%. Tutaj producentem jest Van Poor. Specjalnie dla Intermarché dział konsumenta Herszt, czyli w ogóle Herszt jest ich private label, ich po prostu własną marką piwa Intermarché.
Słód jęczmienny, jęczmień browarny, chmiel, ekstrakt chmielu. No dobra, słuchajcie, gorzej niż to być nie może, więc tak. Tutaj szkło już lepiej przepukane, więc tych bąbli nie ma. No, nawet nie słomkowy, tylko złoty, klarowny. Piana w porządku. Biała, drobna, obfita. Dziwnie te piwa pachną. Tu jest taki słodzikowaty motyw takiego cukiereczka, landrynki. To jest jak nie piwo w ogóle. Jak nie lager. Ta czystość lagera, tutaj to zapomnijcie o czystości lagera. To jest słodzik, to jest aromat słodziku. Nie lubię słodzików. Cukier, biała śmierć, wolę cukier karmelizowany, czy tam kandyzowany, brązowy generalnie, tak? Trzcinowy. Ale jeszcze gorsze niż cukier jest po prostu słodzik, który ma właśnie taki aromat. To jest aromat słodziku. Tutaj cukier jest dodany w ogóle? Nie chwalą się, że dodali cukru. Słodkawe, tak, ten słodzik jest w smaku. Słuchajcie, to są piwa nie do picia ze szkła. Jakby co, to na plaży, tak, w 40 stopniach można sobie pociągnąć z puszki, jak już naprawdę trzeba, bo przyjemności w degustacji czegoś takiego nie ma żadnej, więc na razie piwa są fatalnej jakości. No, ich cena to jest adekwatna, tam złoty 60, złoty 50, ale nie warto, lepiej sobie wodę kupić. Natomiast jeszcze jest trzecie piwo z Netto i ono za chwilę będzie sprawdzane. Na razie. Okej, no i tym trzecim piwem, o którym mówiłem, jest barowe pils, 4%. Robione przez, właściwie nie wiadomo przez kogo robione, bo jest napisane wyprodukowano w Polsce dla SPS Handel. Produkt należy do grupy kapitałowej Polfood Group, czyli albo Głupczyce, albo Vanpur pewnie. Ale co mnie tutaj ujęło? Barowe pils, ok, i tutaj jest historyjka z tyłu. Czy wiesz, że piwa jasne wymagają dłuższego czasu leżakowania niż ciemne? Ha! Dłuższy czas leżakowania warunkuje przejście silnego smaku chmielowego w szlachetną i nie pozostającą na podniebieniu goryczkę. Czyli jasne, leżakujemy dłużej niż ciemne, tak? Zapomnijcie o porterach bałtyckich. Nie, tego nie leżakujemy. I leżakowanie. Co tam chmielenie? Leżakowanie. Piwo dłużej leżakowane osiąga optymalny stopień estryfikacji. What the fuck? I ma uszlachetnione właściwości. Tu, tak, tutaj tak jest napisane. Więc w ogóle stek bzdur kompletny. Parowe. Ładna zawleczka czarna. O, to mi się podoba. Syk. No dobra, sprawdźmy. No. Prezentuje się, ale klar. Zobaczcie, ale klar. Złoto klarowne. Znowu trzeba tak, z tych bąbelków. Biała piana. Kukurydza była w życiu. Bo taka ładna piana. No aromat jest, słuchajcie, znowu jest dziwny, ale to już bardziej podchodzi pod słód. Tutaj już jest słodowość.
Jeżeli chodzi o porównanie z tymi dwoma, na pewno aromat jest najlepszy. Najbardziej zbliżony do tego, czym ma być lager. O pilsie nie mówię, o pilsie to zapomnijcie, tak, że tutaj ma być jakiś aromat chmielowy. To piwo kosztowało złoty 99, więc było z nich najdroższe prawie 50 groszy albo 40, więc powinno być najlepsze. Okej, w aromacie jest najlepsze. Jest najbardziej neutralne. Okej, wasze zdrowie. Ma taką delikatną, słodową podbudowę. Od taki lagerek, niezobowiązujący. 4 alko, więc można by było powiedzieć, że to tam pewnie jakieś 9 balinga. Zresztą to High Gravity Brewing zapewne, więc nie ma o czym mówić, jeżeli chodzi o ekstrakt. Ale z tych, jeżeli chodzi o te piwa, na pewno zdecydowanie bardziej neutralne, bardziej czyste, lagerowe po prostu. Chociaż taki motyw zielonej łuski się pojawia. Tak, w kolejnych łykach jest zielona łuska. Więc też nie jest to piwo czyste. Nie jest to piwo optymalne, jeżeli chodzi o lagera. Nawet eurolagera. Tutaj jakieś ciągle się pałętają dziwne motywy. No nie, wychodzi zielona łuska. No nie, no już się wydawało, że będzie jakiś tam jeden chociaż, jeden euro, czy tam nawet zwykły lager do wypicia. Nie, zapomnijcie. To też jest piwo skopane. Zielona łuska, taki surowy, surowe ziarno, surowe zboże. No nie, 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 absolutnie nie. No więc to chyba był mój ostatni test, drugi i ostatni test tego typu piw, bo o ile poprzednio, jeżeli chodzi o Kryfura, trafiłem, to jedno niezłe, to tutaj wszystkie trzy za silą winogrono rosnące ze mną. Także słabo, 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 ale z drugiej strony czego by się innego spodziewać. Na razie.